Witam wszystkich serdecznie. W tym odcinku będziemy demontować pozostałości po starym regulatorze, czyli weźmiemy, ściągniemy sobie ekran z MT5, a z racji, że mamy tutaj MT50 zaraz obok, więc będziemy mogli zrobić wstępne programowanie. Musimy sobie tutaj wziąć tą blachę, dostosować. Niestety nowy sterownik MPPT jest dużo szerszy, nawet od tych 40, więc on będzie tutaj tak dosłownie na styk. To co, gdzie ja go dał? Tu. Lecimy z tematem. Jak widać, jest dosłownie na styk, więc mnie czeka wywalenie tego, odrysowanie sobie dziurek, bo to jeszcze wyjdzie tak w miarę na blaszę, i przykręcenie tego, więc od tego zaczynamy i biorę się do roboty. Regulator wisi i w tym momencie muszę powiedzieć, że ten film to nie jest instruktaż. Ja robię dla siebie, proszę nie naśladować, nie wszystkie rzeczy, co tutaj są robione, są zgodnie, odstępy nie są zachowane, ogniotrwałość, bo jesteśmy rzeczą elektryczną, na drewnie nie jest zachowane, ta blacha powinna być dużo większa, ileś centymetrów poza to wystawać, że jakby coś tu się stało, drewno się nie złapie, więc mówię jeszcze raz, to nie jest instruktaż. Proszę postępować zgodnie z instrukcją obsługi danego urządzenia i montować sprzęt przez wykwalifikowane osoby. Więc w tym momencie tyle ode mnie i mówię, co robimy dalej. Mam tu bezpieczniki, a raczej to są bezpieczniki jak dla mnie, bo to tam będą użyte wkładki topikowe. I to będę używał na wejściu na układ, czyli na minusie i plusie. A te bezpieczniki, tak sobie wziąłem C50, bo myślałem, że będzie ok. Że nigdzie nie stosuję takiego dużego prądu, więc to jako rozłącznik, najtańszy rozłącznik, to po prostu jest bezpiecznik. Ale wychodzi na to, że regulator ma 50 amper, choć tego tutaj nigdy nie osiągnie w tej konfiguracji, co on będzie podłączony, bo on będzie podłączony pod przewody eksperymentalne chyba 2 albo 1, więc to nie będzie nigdy wykorzystane do końca. Ale to jest dla mnie najtańszy rozłącznik, bo te rozłączniki, co mam tu, to są samochodowe, najtańsze, one się mocno grzeją i to właśnie miało zastąpić. To miało zastąpić te heble, tak zwane samochodowe, bo one nie dają rady temu. I nawet mam naszykowane. No. To jest odpad. I to jeden odpad wychodzi tak w sam raz na jedno urządzenie. Więc jak to się mówi, skraptek pełną gębą, to też jest z demobilu. I teraz tak, kombinowałem, jak to zrobić. Tu nie chcę za blisko tego, bo to jest dioda szotkiego z paneli. Więc to chcę dać jak najdalej. Więc wykorzystam sobie ten otworek jeden, co jest. Tu sobie zrobię drugi, a z racji, że jest tutaj otworek jeszcze, to sobie zrobię trzeci otwór. Czemu na 3? W razie W, jak się szarpie takim wyłącznikiem, rozłącznikiem, jakby coś się działo, to można urwać coś, a z racji, że jeszcze nie ogarnąłem tego galimatiasu, co tutaj mam. Obiecałem, że ogarnę, no ale niestety mało 2 miesiące się bawię z naprawą przetwornicy i innymi tematami, co wyskakują pobocznie. No to niestety jeszcze tego nie mam ogarniętego, ale
Troszeczkę wpadłem na to, jak co usprawnić w międzyczasie. Bezpieczniki zamocowane. Bezpieczniki, rozłączniki. To będą bezpieczniki, to będą rozłączniki, bo bezpieczniki mam tutaj, topiki, samochodówki. To bym musiał też zmienić, tylko nie mam za bardzo tutaj miejsca. Może, że jeszcze to bym jakoś tutaj wbił. To by może poszło, ale szczerze, tu już są bezpieczniki w tych uchwytach. I na panelach mam szóstki. A tutaj są dziesiątki. Więc i tak szybciej się wykończą szóstki fotowoltaiczne stąd, więc nie będę dokładał kolejnego połączenia. Więc to, co będzie tutaj wchodziło, czyli mamy plus i minus, sobie chyba zrobię tutaj jakoś tak, bo są dłuższe kable, to sobie zrobię tak jakoś. Tak. Polaryzację jeszcze sobie wybiorę, w którą stronę co. I stąd bezpośrednio do regulatora. I chyba tak samo zrobię, tutaj jest plus minus, a tu jest inaczej. Widzicie? Tutaj jest plus po lewej stronie, a tu jest plus po prawej stronie. Więc trzeba być uważnym. Tutaj jest plus po lewej stronie. Więc można się nadziać. Więc tych nowych jest na odwrót polaryzacja, bo tu jest plus, a tu jest minus, a tu jest minus, a tu jest plus. Taka mała, drobna rzecz, a idzie się pofyrtać. Choć ponoć urządzenie ma zabezpieczenie przeciwko odwrotnej polaryzacji, ale przewody z akumulatorów idą tak samo, plus z lewej strony i tu jest tak samo, plus z lewej strony. Nic, to mam, to się tutaj zaraz z tym będę bawił, a raczej to już będzie jutro. To sobie, to może nie będę kuł na nowo, choć jest troszeczkę zmęczone. Dostał ten kabel, ugryzła go śruba, a to muszę na pewno zrobić na nowo, bo to było cynowane i śruba się po prostu wgryzła. Takie połączenia cynowane są strasznie niebezpieczne z tego powodu, że to oksyduje. Jak to się nagrzewa, to te połączenie coraz słabiej trzyma i po pewnym czasie powstaje luz i to może zacząć iskrzyć. A wszyscy co wiemy, co się dzieje, jak się odpala spawarkę, iskrzy się, a później się odpala. Więc możecie sobie pomyśleć, co się może dziać. Dlatego to będzie zatulejkowane i możliwe, że wymienię na czerwony, bo kiedyś to zrobiłem na czarny, bo miałem tylko czarny. Teraz tych ściepków mam troszkę więcej, więc nie ma problemu. No i zaczniemy podłączać to. Ale to. Przetwornica umarła, raczej nie umarła, tylko chyba ja. Napięcie spadło poniżej. No i też jest chyba czas, bo już jest wieczór i już nie ma tyle tej fotowoltaiki, bo tracker daje ile? 76 W. No, więc co? Na dzisiaj tyle, jutro ciąg dalszy. Lecimy z tematem.